Dla księdza Grzegorza jest to pierwsza praca, więc oczywiście jest zachwycony, jest ciekaw nowego miejsca, nowych ludzi, nowych spotkań. Marzy o tym, żeby w końcu przestał go prześladować pech, żeby się skończyło to fatum. Jest otwarty na innych, ale nie wie, że tutaj w Lipnicy no, rządzi jedna osoba. Co ma pan w tej torbie? Co pani, z policji? Z sołectwa. Ciekawe, co ksiądz powie, jak ksiądz pozna panią Zosię. Korytarzowe rozmowy, delikatne uśmiechy, sam się przekonasz, co ci będziemy mówić. Nie ma takiego wyobrażenia, kim może być Kisielowa do czasu... O Jezus Maria! Wiedziałam, że się skłócisz, złodziej. No myślę, że trudno sobie wyobrazić bardziej spektakularne pierwsze wrażenie, jakie można na kimś wywrzeć. Ona patrzy na niego, można powiedzieć, z góry. Dosłownie. To jest jakieś nieporozumienie, no ja jestem księdzem, no. A ja papieżem. Prawdziwy ksiądz, nowy. Dzisiaj rano przyjechał. Takie nieporozumienie. No głupio jest, jak się coś takiego wydarzy, ale ksiądz oprócz tego, że jest księdzem, jest ogromną ciapą. Człowiek może się pomylić. Moja żona jest na tyle autorytetem wśród naszej społeczności, że ułoży wikarego. Będziemy się widywać prawie codziennie. Kisielowa wyciąga tę rękę na przeprosiny. Ta relacja zaczyna się jakoś układać, chociaż oczywiście to Kisielowa dalej jest na pierwszym miejscu. Śpiewaliście kiedyś gospel? A cóż to jest za wynalazek? W kościele chór jest prawie tak ważny jak ksiądz. Jest to tak zwane dziecko Kisielowej i jej męża. Wszelkie nowe osoby do śpiewu są przyjmowane bardzo chętnie, ale zmiany to już niekoniecznie. Jedyna metoda na Kisielową, która jest uroczą koleżanką prywatnie, ale jako Kisielowa jest koszmarna, jest mieć własne zdanie i bardzo się go trzymać. Zaczynamy! Alleluja! I chwila, zaraz. Pani Kisielowa ma jasny kierunek, w którym zmierza chór, który może nie do końca zgadza się z tym wyobrażeniem księdza Grzegorza, który chciałby dodać trochę innowacji, powiewu świeżości, takiej radości z chwalenia Boga. Drogi chłopcze, nie zgadzam się na taką rewolucję. To jest to, oczywiście, że próba sił, ale wiadomo, kto tu rządzi. No. Nowy nasz ksiądz. Będzie musiał się jakoś wpisać w ten model, gdzie na szczycie piramidy jest oczywiście sołtys Kisielowa. Otwieramy śpiewniki na stronie 57. Jeżeli już żadne metody nie działają, no to trzeba czasami użyć środków ostatecznych. Chciałem zamienić słowo na osobności. Może ksiądz kontynuować. Trzeba będzie się z tego wyspowiadać, ale może okaże się to właśnie tym jedynym i słusznym rozwiązaniem. A moja żona? Gdzie jest? Jeżeli nowy wikary będzie konsekwentnie podważał pewne decyzje Zosi, no to nie chciałbym być w jego skórze. I żeby mi to był ostatni raz! Czujność, czujność, jeszcze raz czujność. Trzeba być silnym, zwartym i gotowym. A jak będzie wyglądała ta rozgrywka między Zosią a księdzem Ciapą, no to już państwo zobaczycie sami. Mój bohaterze!